Witam jeszcze raz serdecznie na wykładzie Wielkie Odkrycia i Proroctwa. Tytuł dzisiejszego brzmi Proroctwa o Samarii i Jerozolimie. Po śmierci króla Salomona, jego najstarszy syn Roboam udał się do Sychem w Samarii, aby przejąć panowanie nad północnymi plemionami. Ale tam panowały nieprzyjazne, negatywne nastroje, dlatego że Salomon obdarzył najwyższymi stanowiskami w państwie Judejczyków, natomiast przymusowe roboty i najwyższe podatki płacili ci, którzy mieszkali w północnej części jego królestwa. W związku z tym pojawiły się tam negatywne nastroje wobec dynastii Dawida. I tam udał się Roboam, aby jego władza również tam została zaakceptowana. Przedstawiciele tych północnych plemion apelowali do Roboama, żeby zmniejszył ich brzemię. I teraz miał on dwa rodzaje doradców. Miał doradców starszych i doradców młodszych. Doradcy starsi mu zasugerowali, żeby posłuchał tych starszych z plemion północnych i zmniejszył im te podatki, bo one były faktycznie bardzo ciężkie. Ale młodsi jego doradcy powiedzieli, nie, bo jeśli to zrobisz, to ci będzie poczytane jako wyraz twojej słabości i obróci się przeciwko tobie. I w związku z tym Roboam poszedł za radą tych młodszych i dał negatywną i pyszałkowatą odpowiedź. Powiedział, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. Taka postawa króla zraziła plemiona północne do niego jeszcze bardziej i one wybrały sobie na króla kogoś innego, a mianowicie Jeroboama. I w ten sposób doszło do podziału Królestwa Izraelskiego, które było pod panowaniem Dawida i Salomona i wcześniej jeszcze Saula, które tworzyło wielkie państwo po śmierci Salomona za sprawą niedoświadczonego jego syna Roboama doszło do podziału tego wielkiego królestwa na północne, które nazywamy Izraelem i południowe, które nazywamy Judeą. A ten Jeroboam jeszcze bardziej pogłębił ten rozdział. Wiecie w jaki sposób? Ponieważ Izraelici chodzili do świątyni w Jerozolimie, którą zbudował Salomon, to on zbudował dwie świątynie na terenie Izraela, w Betelu i w Dan, żeby tam Izraelici chodzili, a nie do Jerozolimy. I w ten sposób odizolował ich od świątyni jerozolimskiej. Jeden z jego następców nazywał się Achab. Pojął za żonę Jezabel, kapłankę Baala z Tyru, i ten Achab utrzymywał w Samarii całe rzesze kapłanów Baala, a ta jego córka, ta jego żona Jezabel budowała kapliczki ku czci królowej niebios. Prorok Eliasz napominał króla, ale Achab trwał w tym odstępstwie i tym ściągnął na swoją ziemię przekleństwo. To doprowadziło do odstępstwa i w rezultacie do poddania pod władzę Asyrii. I tutaj możemy zobaczyć tak zwany czarny obelisk Salmanasara III, na którym jest scena przedstawiająca króla izraelskiego Jehu, jak oddaje tybut temu asyryjskiemu królowi. Izrael już w tym okresie stał się lennikiem króla asyryjskiego. Także koleje losów tego państwa północnego zaczęły przybierać negatywny obrót. Z
Starym Testamencie znajdziemy kilka ciekawych proroctw dotyczących Samarii, stolicy tego północnego królestwa. I proroctwa te zapisano około 8 wieku przed naszą erą, kiedy jeszcze nic nie zapowiadało upadku Samarii, kiedy jeszcze nic nie zapowiadało niewoli asyryjskiej. I przeczytajmy te proroctwa i zobaczmy, czy one wypełniły się. Po pierwsze, Samaria zostanie zburzona, powiedział prorok Ozeasz. Jej mieszkańcy padną od miecza, pójdą do niewoli asyryjskiej. Samaria stanie się stertą gruzów, na jej miejscu będą winnice, jej kamienie zostaną zrzucone w dolinę, fundamenty Samarii zostaną odsłonięte. Proroctwa te zaczęły się wypełniać, kiedy król Salmanasar V zdobył po 3-letnim oblężeniu stolicę Asyrii, stolicę Izraela, Samarię, w 721 roku przed naszą erą. Asyryjczycy zburzyli to miasto i wzięli wtedy do niewoli 30 tysięcy spośród Izraelitów. Tak podają asyryjskie źródła. Co dalej się stało z tym północnym królestwem? No w zasadzie przestało istnieć, kiedy Asyryjczycy zdobyli Samarię. W późniejszym czasie jeszcze Aleksander Wielki wygnał tych, którzy zostali na terenie Samarii, Izraelitów. Wygnał ich stamtąd w 331 roku, a w 128 roku król żydowski Jan Hyrkanus zniszczył świątynię, jaką Samarytanie zbudowali na górze Garizim, a następnie zniszczył również Samarię. Także po raz kolejny Samaria została zniszczona. Dzisiaj tą nazwę Samaria nosi wioska, która leży na zboczach dawnej stolicy Izraela, ale z tego starożytnego miasta pozostały tylko ruiny, ruiny pałacu Omriego, ruiny pałacu Achaba, a więc tak jak zapowiedział jeden z tych biblijnych proroków, na miejscu dawnej stolicy Izraela rosną winnice, a uprawiające te winnice ludzie strącili w dół kamienie Samarii, żeby nie przeszkadzały w uprawie, żeby zyskać dodatkowe miejsce. I w ten sposób wypełnili w sposób literalny jedno z tych proroctw, że na miejscu Samarii będą winnice i że jej kamienie zostaną zrzucone w dolinę, a fundamenty Samarii zostaną odsłonięte. Nieprawdopodobnie, prawda? Że w tak literalny sposób wypełniły się te proroctwa. Natomiast los Jerozolimy i los w ogóle całej Judei, a więc tego południowego królestwa, potoczył się inaczej. I w dużej mierze przyczynił się do tego król, który nazywał się Hiskiasz. Ten król zadbał o wierność wobec prawa Bożego. Mimo to, że rozpoczął panowanie, kiedy świątynia Boża była zaniedbana, wręcz zamknięta, on wezwał Lewitów do naprawy tej świątyni, do przywrócenia służby w świątyni, wezwał Lewitów, żeby czytali Słowo Boże i również przywrócił celebrowanie święta Paschy, co było zaniedbane przez wiele pokoleń. I w czasie tego święta Paschy Lewici czytali Pięcioksiąg Mojżeszowy, uczyli lud, jak należy czcić Boga. I Hiskiasz skierował zaproszenie na to święto Paschy również do tych plemion północnych, które odłączyły się w czasach Jeroboama, prawda? Również je zaprosił na te obchody. Ale nikt raczej nie był zainteresowany przyjściem. To odstępstwo, którego autorem był król Jeroboam, miało swoje konsekwencje. Bo co on zrobił, jak wspominałem? Otóż, żeby
nie doszło z powrotem do połączenia Królestwa Izraela i Judei, zbudował dwie świątynie na terenie swojego królestwa, żeby ludzie nie chodzili do świątyni w Jerozolimie. I zbudował te świątynie w Betelu i w Dan i tam, czytamy, postawił złotego cielca w każdej z nich. Taki był zwyczaj kananejski. A więc ludzie oddawali cześć de facto przed złotym cielcem. A więc miało miejsce bałwochwalstwo. I Pismo Święte nazywa ten grzech grzechem Jeroboama, bo on później był powielany przez kolejnych królów izraelskich i doprowadził do wielkiego odstępstwa w Izraelu i w rezultacie do niewoli asyryjskiej, o której wspominałem wcześniej. Ale teraz, kiedy Jeroboam zbudował tę świątynię, wówczas Lewici, zamiast w nich usługiwać, bo jak wiecie, Lewici to było plemię izraelskie, odłączone od innych do służby Bożej. Także oni byli odpowiedzialni za służbę w świątyni, a również za nauczanie prawa Bożego. Oczywiście większość z nich pracowało, to byli często rzemieślnicy, ale byli to ludzie o wysokich zasadach moralnych, którzy sami uczyli zasad Bożych innych ludzi. I teraz co oni zrobili, kiedy Jeroboam zbudował te dwie świątynie, w których odbywał się pogański kult? Jak sądzicie? Lewici opuścili Izrael. A w ogóle, jak może pamiętacie, jak doszło do wyodrębienia tego plemienia spośród innych. Kiedy w czasach jeszcze Mojżesza i Arona, Izraelici, którzy wyszli z Egiptu i też byli pod wpływem tego bałwochwalczego kultu, który miał miejsce w Egipcie, wielu Izraelitów zrobiło sobie cielca i przed tym cielcem oddawali hołd niby Bogu, bo byk w starożytności był symbolem Boga i jego władzy. Wówczas jedno plemię w całości okazało się wierne Bogu. To było właśnie plemię Lewiego. I od tego czasu Lewici otrzymali od Boga ten przywilej, żeby służyć Bogu, żeby wykonywać służbę w świątyni i nauczać Słowa Bożego. Więc jakiej byśmy się reakcji po nich spodziewali, kiedy Jeroboam buduje dwie świątynie, w których dochodzi do bałwochwalstwa, co oni robią? Opuszczają Izrael i udają się do Judei. I w ten sposób Izrael stracił masę ludzi, nie tylko uzdolnionych i dobrych rzemieślników, ale też ludzi sprawiedliwych, ludzi praworządnych, ludzi, którzy znali zasady Słowa Bożego i ich uczyli. Także można powiedzieć, że utracił kwiat swojego narodu na rzecz Judei. Takie były konsekwencje. I ciekawą rzeczą jest to, że podobna historia miała miejsce wielokrotnie w dziejach. Na przykład we Francji. W XVI wieku z Francji wygnano 200 tysięcy hugonotów. To byli ludzie wierzący, z tym, że można powiedzieć, że to byli protestanci. I tych ludzi wygnano z Francji. Co oni zrobili? Wzmocnili Anglię, bo przenieśli się do Anglii, do Holandii, do Niemiec i te trzy kraje zostały bardzo wzmocnione gospodarczo. Stały się potęgami ekonomicznymi. Natomiast Francja podupadła. I co się stało we Francji niedługo potem? Pamiętacie rewolucję francuską? Jaki ona miała charakter? Ateistyczny, prawda? Ludzie zwrócili się przeciwko temu całemu systemowi religijnemu ze względu na co? Choćby ze względu na to, że to był kościół, który w poprzednich wiekach aprobował niegodziwości.